Dzień dobry, moje kochane ziółka. Witam Was w kolejnym filmie na naszym kanale To Ci Ziółko. Ja jestem Kasia. Tam jest mój piesek Dolar, który właśnie się zbliża. Zaraz Wam go pokażę. I witamy Was dzisiaj, jak już powiedziałam, i powiem jeszcze raz, w kolejnym filmie, który poświęcony będzie macierzance. Ale jakiej? To jest trudno powiedzieć. Chodźcie, przyjrzyjmy się jej z bliska i ja Wam wszystko zaraz powiem, dlaczego. O, bardzo proszę. Tam się czai zwierz, który usłyszał jakiś głos. A tutaj jest nasza macierzanka. I tutaj ona jeszcze tak nie rozkwitła w całości. Ja wcześniej idąc widziałam bardzo rozkwitniętą macierzankę. Zaraz Wam ją pokażę. O, widzicie? Tu chciałam Wam pokazać to miejsce. Proszę spójrzcie. Proszę spójrzcie. Jak tu jest, jak ona tutaj kwitnie. Tutaj jest na skraju, w dużym nasłonecznieniu intensywnym i ona tutaj już tak pięknie kwitnie. Widzicie? No, czyż to nie jest urokliwe ziółko? Jest. Ale my wracamy do tamtego stanowiska, które było w środku lasu. Nie będę tutaj siedziała na drodze, tylko zobaczcie sobie, proszę, jak ona kwitnie, jak już jest w takim zaawansowanym stadium kwitnienia. Ale ona kwitnie długo, bo kwitnie do sierpnia, więc jeszcze będziecie mieć czas, żeby się nacieszyć tym kwitnącym ziółkiem. Natomiast chciałam powiedzieć, że z dokładnym rozróżnieniem macierzanki, czyli jej gatunku, jest problem, ponieważ robiono badania i te badania wykazały, że generalnie poszczególne podgatunki powinny różnić się kształtem, wielkością liści, kwiatostanów itd., itd. Jednak zauważono, że to nie są do końca cechy genetyczne, ale cechy środowiskowe, czyli te, które ujawniają się w zależności od tego, w jakich warunkach bytuje macierzanka. Więc dlatego właśnie z tym rozróżnieniem podgatunku macierzanki jest problem. Tak czy inaczej, w Waszych domach na pewno macie, czy w ogródkach macie też, ja nie mam, bo ja wiecie, że wszystko biorę z lasu i idę sobie po macierzankę, która wyrosła tam, gdzie miała ochotę, a nie tam, gdzie ja ją posadziłam. Natomiast na pewno macie i stosujecie też macierzankę tymianek, czyli Thymus vulgaris. A o tymianku nie wszyscy pewnie wiedzieliście, że jest też gatunkiem macierzanki. W Polsce rośnie macierzanka zwyczajna i macierzanka piaskowa. No jest też macierzanka wczesna, ale ona jest rzadko spotykana i właściwie rośnie tylko w trzech miejscach w Polsce. Rośnie, chodź kwiatku, pokaż się. O, rośnie w Ojcowskim Parku Narodowym, w Dolinie Prądnika i no i jeszcze gdzieś tam, wybaczcie mi, zapomniałam. Tu jest macierzanka, tu jest Kasia. I macierzanka jest rośliną zimozieloną, która kwitnie od czerwca do sierpnia. Teraz mamy lipiec, więc dlatego ona już tak się zabiera za pełnię kwitnienia. Na nasłonecznionych miejscach, jak widać, nie lubi zdecydowanie cienia, nie. Ale lubi za to gleby wapienne, gleby suche, o dziwo. Czyli rośnie na łąkach, na pastwiskach, często rośnie przy lasach właśnie sosnowych, o. A taki przecież my tutaj mamy na przydrożach, na sypach, skarpach, a nawet na skałach, więc ona naprawdę jest taką niewybredną roślinką. I jak już wspomniałam, piaskowa i zwyczajna, które rosną w Polsce, są bardzo trudne do odróżnienia. Ponoć ta zwyczajna ma kanciastą łodygę, a piaskowa ma zaokrągloną. No to sprawdźmy. Ta łodyga jest... No zaokrąglona, jak nic zaokrąglona, czyli mamy tutaj naszą macierzankę piaskową. Proszę, zobaczcie, zresztą ona tutaj na tym piasku rośnie, więc nawet by się wszystko zgadzało. Liście macierzanki są niewielkie, proszę bardzo, na krzyż ległe, tak, czyli raz tak,
raz tak, raz tak, raz tak. To już wy wiecie, co to znaczy na krzyżległe. U macierzanki piaskowej one są węższe niż u macierzanki zwyczajnej. I często ona nazywana jest, ta piaskowa nazywana jest tymiankiem wąskolistnym. Kwiatostany, jak widzicie, proszę bardzo. Kwiatostany są różowe czy różowo-fioletowe, rosnące w takich niby okółkach, jak u jasnoty purpurowej, które podlinkuję Wam tutaj film, to sobie zobaczycie, czyli niby okółki, takie dookoła, w pięknych niby okółkach. Na szczycie łodygi, tak? Na szczycie. Nie ma na całości łodygi tych kwiatków, tylko one są na szczytach. A macierzankę jest bardzo łatwo zidentyfikować. Dlaczego? Bo po roztarciu pędu i liści, notabene właśnie surowcem zielarskim w tej roślinie jest ziele zbierane w okresie kwitnienia, po roztarciu wydziela taki charakterystyczny zapach, który doskonale znacie, jeżeli stosujecie, a na pewno stosujecie w kuchni tymianek. Za ten zapach odpowiedzialne są olejki eteryczne, których w macierzance jest sporo. Jest głównie karwakrol i tymol. Czyli tak jak w tymianku po prostu. Takie są olejki eteryczne. Dolar, gdzieś ty się tam schował? Chodź no tutaj. Nie? Nakrzyczałam na niego z rana, bo był niegrzeczny. Więc on się teraz do mnie nie odzywa. No trudno. Może się odobrazi, jak zacznie być głodny. A my opowiadamy w takim razie sobie dalej o naszej pięknej, ślicznie kwitnącej macierzance. A, odobraziło się dziecko, psie. No, no, no. Widzisz? Widzisz, najlepiej jest z Pancią tutaj. Tak, pobawimy się kikiem. Później najpierw musimy nagrać film, tak? Dobrze. No dobrze. I teraz Katarzyna Wam opowie, jakie związki czynne znajdują się w macierzance. Znajdują się flawonoidy, znajdują się triterpeny, znajdują się garbniki, znajduje się kwas rozmarynowy, który jest kwasem fenolowym, znajdują się antycyjanidy, związki, które są też na przykład w głogu, w bzie, ale też w czerwonej kapuście na przykład, czy w śliwce. Jak wiecie, antocyjany czy antycyjanidy, które są bezcukrowymi odpowiednikami antocyjanów, są to związki, które charakteryzują się właśnie takim czerwono-fioletowym barwnikiem zawartym w roślinach i są szczególnie korzystne dla naszych oczek. A jak działa macierzanka? Macierzanka działa silnie odkażająco. Działa przeciwdrobnoustrojowo, działa wykrztuśnie. Dlatego wszelkie przetwory z macierzanki stosowane są głównie w nieżytach dróg oddechowych i w chorobach układu oddechowego. Ale macierzanka sprawdzi się też cudownie we wszelkiego rodzaju problemach gastrycznych, gdyż działa rozluźniająco na mięśnie gładkie układu pokarmowego czy przewodu pokarmowego. Działa wiatropędnie, ale też wzmaga... Zwierz? Nie. Fałszywy alarm. Ale też wzmaga wydzielanie żółci, dzięki czemu ułatwia nam trawienie. Macierzanka, ta piękna oto tutaj. O, przetarłam trochę kamerkę, od razu jest piękniej. No zobaczcie. Ona pomaga też walczyć z pasożytami w naszym organizmie, o czym być może nie wiedzieliście. Ale też działa silnie przeciwgrzybiczo, zwalczając m.in. kandida, a także antybakteryjnie. I to zarówno na te bakterie gram dodatnie, jak i gram ujemne. Zatem co może zrobić? Może wspomóc nam antybiotykoterapię. Natomiast ja uważam, że w niektórych przypadkach może nawet zastąpić, ponieważ wiecie, że ja nie jestem zwolenniczką, a raczej jestem przeciwniczką antybiotyków. A już na pewno stosowanych takich na byle katar, mówiąc przysłowiowo. Cudownie działa też macierzanka zewnętrznie, na naszą skórę. Właśnie począwszy od jej działania odkażającego, które możemy na przykład wykorzystać w miejscach po ukąszeniach owadów, czyli teraz latem jak znalazł, ale też stosować na przykład do płukania, no dalej, ostrość, jamy ustnej czy gardła. Ale też możemy stosować macierzankę do pielęgnacji skóry trądzikowej,
skóry suchej też, czy skłonnej do infekcji grzybiczych. Możemy też macierzankę zastosować do płukania włosów, ponieważ ona pomaga regulować nam wydzielanie sebum, więc dla osób z przetłuszczającą się skórą głowy takie płukanki będą idealne. To działanie dezynfekujące wykorzystał już ponoć i powszechnie stosował Karol Wielki do dezynfekcji ran swoich żołnierzy. No więc widzicie, że macierzanka znana była, no ciągle ta ostrość nie ucieka coś. Znana była od wieków. Czy jest znana? Jest od wieków. A co my możemy, drogie moje ziółka, z tej macierzanki robić? No więc tak, oczywiście zbieramy ziele i pracujemy ze świeżym surowcem, na przykład robiąc macerat, powiedzmy, do kremów z problematyczną skórą, jeśli taki jest Wam potrzebny, ale nie tylko, dlatego że ten macerat olejowy stosowany na przykład po łyżce dziennie będzie, podobnie jak macerat z kocanki, o którym mówiłam i tutaj podlinkuję Wam, no zobaczę, może film o kocance albo film jak zrobić macerat. Zobaczę. No w każdym bądź razie tutaj coś podlinkuję Wam. I ten macerat pomaga chronić i pomaga oczyścić naszą wątrobę. Natomiast ten z macierzanki bardzo jest też skuteczny w walce z zaparciami. Z macierzanki możemy oczywiście robić intrakty, możemy robić octy, możemy robić hydrolaty, możemy suszyć macierzankę i robić z niej napary. Napary możemy też robić ze świeżej oczywiście, jak jest teraz i tak dalej, i tak dalej. A propos hydrolatów, to wiecie z pewnością, to znaczy na pewno ci, którzy uczestniczyli w webinarze z hydrolatów, który powtórzymy jeszcze, jak i inne webinary na jesieni. Teraz webinarów nie ma, chociaż ja za Wami bardzo tęsknię i ostatnio sobie tak siedziałam i myślałam, że brakuje mi tych spotkań, to wiecie, że destylacja parą wodną, której produktem ubocznym był, czy jest właśnie hydrolat, był, bo mówię, bo kiedyś go wylewano, a teraz go się wykorzystuje, czyli nie jest już jakby tym ubocznym, tylko na równi pożądanym w tej destylacji. Ta destylacja powoduje, że otrzymujemy olejek eteryczny, bo takie jest zamierzenie destylacji parą wodną materiału roślinnego. Ten olejek, który tak pięknie pachnie. Jak odróżnić prawdziwy olejek od oszukanego? Też mówiłam na webinarze i też wiecie na pewno. Natomiast ten olejek, który już pozyskamy, czy który sobie kupimy, no bo wiadomo, że nie wszyscy mogą pokusić się o destylację, czy mają możliwość destylacji, to ma wiele fantastycznych właściwości, podobnie jak sama macierzanka. I teraz tak, ten olejek z macierzanki możemy stosować wewnętrznie. Dlaczego to jest takie istotne? Ponieważ w przypadku wielu olejków nie możemy sobie pozwolić na to, żeby stosować je wewnętrznie, ponieważ są one tak skoncentrowanymi substancjami, że możemy sobie po prostu zrobić krzywdę, wypalić sobie najzwyczajniej skórę, czy jakieś, stosując wewnętrznie, po prostu podrażnić bardzo tutaj wnętrze naszego organizmu. Natomiast macierzankowym tak nie ma. I macierzankowy w przypadku przeziębienia, w przypadku kaszlu, grypy, zapalenia zatok możemy stosować wewnętrznie nawet po tak 3 do 5 kropel kilka razy dziennie. Możemy też właśnie wewnętrznie stosować go w przypadku wystąpienia pasożytów przewodu pokarmowego, głównie obleńców. I wtedy najlepiej przyjmować go i najlepiej robić sobie taką kurację natczo. Natomiast taki olejek działa też rozgrzewająco i możemy go sobie wcierać w obolałe miejsca, na przykład jak boli nas kolano, kark, stopy, gdzieś skronie, na przykład w przypadku bólu głowy, jakaś mucha. To on się tutaj świetnie sprawdzi. A jak czujemy się źle, bo nas bierze jakieś przeziębienie, czy nas bierze jakieś grypsko, to możemy paręnaście kropel takiego olejku zaaplikować sobie do kąpieli i to nam na pewno pomoże. Proszę bardzo, tam jest mój piesek, tu jestem ja. I na koniec opowiem Wam o magicznych właściwościach macierzanki. Słuchaj. Macierzanka to naprawdę magiczna roślina. Już w starożytnym Egipcie służyła bowiem do balsamowania zwłok, chroniąc przed czarną śmiercią. No czyli nic innego, tylko wykorzystywano po prostu jej przeciwgrzybicze i przeciwbakteryjne właściwości.
a potem służyła też jako środek do odprawiania egzorcyzmów, ale też i odwrotnie, bo służyła przyciąganiu miłości. Dzięki niej dziewczęta miały podobno spotkać cudownego i kochającego męża, a jak wiecie, w dzisiejszych czasach to jest coraz trudniej, chyba trzeba się wybrać na poszukiwanie macierzanki. No, taki żarcik, niewinny. Macierzanka była też symbolem odwagi, była symbolem waleczności. Jej gałązki właśnie wręczano najdzielniejszym rycerzom. Używano jej też w magii ochronnej. Związana jest ze światem wróżek. Zresztą jak się na nią patrzy, to ona jest taka trochę eteryczna i taka tajemnicza, taka lekka, zupełnie jak wróżki. Picie naparów świętolita, czyli jak mówią Słowanie noc kupały, albo Aztekowie uczta słońca, tak, czyli to przesilenie, pozwala na przyjrzenie się podobno elfim tańcom. Elfy wywodzą się co prawda z mitologii germańskiej, ale występują w każdych wierzeniach, występują też we wierzeniach słowiańskich. Patrzcie, czy tu są jakieś elfy? Nie. Bo po pierwsze nie piliśmy jeszcze naparu, a po drugie przesilenie mamy już za sobą. To co? Ja zabieram się za macierzankowe zbiory, a wy idźcie na spacer i na pewno ją znajdziecie też gdzieś rośnie koło was. Koniecznie jej poszukajcie i zabierzcie do domu i przetwarzajcie. I napiszcie mi w komentarzach, czy stosujecie przetwory z macierzanki i na co stosujecie i na co ona waszym zdaniem jest najskuteczniejsza. Bo nasz kanał jest od tego, żebyście wymieniali się nawzajem sprawdzonymi metodami, spostrzeżeniami, swoimi przepisami i tak dalej. Wiem, że to robicie. To jest cudowne. Bardzo ja się z tego powodu cieszę. A tymczasem Dolarek, czyli ten oto piesek, chciałam powiedzieć marki Labrador, rasy Labrador, który jest kochany mimo wszystko, że czasami sobie trochę dokazuje, to ja go bardzo, bardzo, bardzo kocham i pozdrawiamy was serdecznie i życzymy wam pięknego, udanego dnia i dużo, dużo zdrowia i do zobaczenia w naszym następnym filmie na kanale Toci Ziółko, pa, pa! Thank you.